na dzisiejszą konferencję, będącą podsumowaniem debaty, czy debat, jakie toczyły się w naszym kraju z udziałem nauczycieli, wyraziła chęć, co prawda w ostatniej chwili, chęć udziału w tych debatach, w tej konferencji wyraziła pani minister edukacji Anna Zalewska. No ale mamy godzinę 13:20, a więc już nam nie tylko kwadrans akademicki, ale 20 minut minęło, więc ceniąc państwa czas, nie będziemy czekali w nieskończoność. Dlatego też, korzystając z roli gospodarza, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. To jest konferencja, która służy temu, o czym powiedziałem na wstępie, czyli podsumowaniu tej ogólnonarodowej dyskusji o jakości edukacji. W tej konferencji biorą udział pani Iga Kaźmierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Fundacja Inicjatyw Obywatelskich, Zofia Grudzińska, oświatowych, tak, przepraszam, pani Zofia Grudzińska, Obywatele dla Edukacji, dr Michał Sitek, Instytut Badań Edukacyjnych, nie widzę pana Michała, a przepraszam, Teresa Ogrodzieńska, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa-Komeńskiego, pani dr Małgorzata Sińczewska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, bierze udział też cała masa organizacji pozarządowych, biorą udział także władze samorządowe Sosnowca, moje koleżanki, koledzy, członkowie Zarządu Głównego, dziennikarze, więc witam wszystkich państwa bardzo serdecznie za ten falstart niezawiniony przez organizatorów. Bardzo przepraszam, mam nadzieję, że ta dzisiejsza dyskusja przebiegnie tak, jak sobie zakładaliśmy, a ja bym oddał głos osobie prowadzącej, która zapozna państwa z ramami organizacyjnymi i technicznymi tego przedsięwzięcia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, udanej, przede wszystkim pożytecznej dyskusji życzę. Szanowni państwo, dzisiejsze obrady odbędą się w trzech panelach. Pierwszy panel, który za chwilę zaczniemy, poświęcony jest obywatelskiemu podsumowaniu zmian w systemie i organizacji edukacji. Drugi panel, który zaczniemy bezpośrednio po pierwszym, bez żadnej przerwy, będzie na temat obecnych i spodziewanych konsekwencji wprowadzonych zmian. Po drugim panelu nastąpi około półgodzinna przerwa, i po której rozpoczniemy panel trzeci. Będzie to wolna runda, podczas której będziemy zbierać rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najważniejsze zasady dzisiejszego wydarzenia. Otóż od wystąpienia panelistów, które zapisane są w programie, które mają państwo w programie, które otrzymaliście, trwają 15 minut. Wydarzenia zgłoszone w czasie rejestracji trwają 5 minut, a ich kolejność jest dzisiaj losowana. Możliwe jest zgłaszanie swoich wystąpień do trzeciego panelu. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zgłosił, a chciałby zabrać głos, to można zgłosić się do trzeciego panelu, tego, który będzie po przerwie. Wydarzenia są rejestrowane i transmitowane na żywo, a uczestnictwo w nich jest równoznaczne ze zgodą na rejestrację. Co też ważne, w trakcie raportu jego uczestnicy nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych opinii. W tej chwili przekażę głos pani Idze Kaźmierczyk. Dzień dobry państwu. Ja mam przyjemność zabrać głos jako pierwsza. Poproszę właśnie naszą prezentację. Chciałabym państwu powiedzieć, dziękuję, pomoc zawsze się przydaje. W edukacji, jak ktoś robi coś sam, to nic nie robi. Zawsze trzeba mieć co najmniej dwie pary rąk do pomocy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałam opowiedzieć o monitoringu konsultacji, monitoringu debaty, którą ministerstwo prowadzi oficjalnie od 3 lutego. I mam dla państwa dosyć dużo materiałów, zresztą w związku z tym, że przemawiam jako pierwsza, zachęcam państwa gorąco do tego, żebyście strony naszego wydarzenia raportobywatelski.pl odwiedzili też po dzisiejszym wydarzeniu, dlatego że większość materiałów, które dzisiaj zaprezentujemy, oraz raport z tego spotkania, czyli wszystko to, co zostało powiedziane,
tak jak zostało powiedziane, cała transkrypcja będzie na stronie wydarzenia jeszcze przed 27 czerwca, także zapraszam Państwa do tego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o konsultacje, one były zapowiadane szeroko i to miała być rzeczywiście wielka debata, wielka rozmowa z zaangażowaniem wszystkich aktorów, rodziców, uczniów, nauczycieli o tym, jak ma wyglądać polska edukacja. Byliśmy bardzo, my jako fundacja, jako strona społeczna, zadowoleni z tego, że taki pomysł w ogóle powstał, dlatego że jak Państwo pamiętacie, ustawa znosząca obowiązek szkolny dla 6-latków i obowiązek przedszkolny dla 5-latków nie była poprzedzona żadnymi konsultacjami, żadną formą konsultacji. Był to projekt obywatelski, dlatego strona społeczna zorganizowała wtedy obywatelskie wysłuchanie w tej sprawie i liczyliśmy na to, że rzeczywiście debata o oświacie będzie powszechna, publiczna i bardzo szeroka, ponieważ te zmiany były zapowiadane bardzo, bardzo szeroko. Tu, proszę Państwa, takie wytyczne ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tego, jak wyglądają konsultacje. To jest bardzo ważna rzecz. Konsultacje powinny być prowadzone w sposób otwarty i dostępny dla każdego z zainteresowanych. To jest bardzo ważne sformułowanie w kontekście tego, o czym powiem za chwilę, czyli o pracy zespołu ekspertów dobrej zmiany, liczącym 1840 osób, którego spotkania odbywały się w gmachu ministerstwa, których przebieg był... okazało się tajne, dlatego że raportów z tych spotkań do tej pory nie znamy i nie wiemy, co zostało ustalone. Dlatego z tego powodu nie mówimy o tych spotkaniach jako o konsultacjach, tylko po prostu o spotkaniach zespołu. Nie są to żadne konsultacje. Konsultacje prowadzone są na takim etapie prac, aby te rzeczy, które są wykonsultowane, mogły być włączone w projekt. Czy Państwo poznaliście jakiś projekt dotyczący zmian w systemie edukacji? Mieliśmy co konsultować w ogóle, jakiekolwiek założenie, dokument, ideę, cokolwiek. Poznaliśmy coś? No właśnie na tym polega problem, że dyskutowaliśmy o czymś, czego nie znamy. Nie przedstawiono nam żadnej propozycji, żadnego dokumentu, żadnych nawet bardzo, bardzo ogólnie nakreślonych wizji, więc tak naprawdę nie mieliśmy się po pierwsze ani do czego odnieść, ani też nasze odniesienie się nie jest możliwe w żaden sposób do zastosowania, dlatego że zmiany i propozycje poznamy już za tydzień. Czyli w żaden sposób te debaty nie mogły się przełożyć na zmiany i na jakiekolwiek konstruktywne wnioski. Dlaczego spotkania zespołu ekspertów dobrej zmiany i debaty, które odbywały się w województwach, nie są konsultacjami publicznymi? Dlatego, że są to spotkania, które nie są ani powszechne, nie mógł w nich wziąć udziału każdy zainteresowany. 1840 osób, koniec, nic więcej. Są one nieprzejrzyste. Nie wiemy, co zostało ustalone, nie wiemy, jakie są wnioski. Responsywność, koordynacja, przewidywalność, proszę Państwa, harmonogram, tutaj to słowo jeszcze się w mojej prezentacji pojawi parę razy, ale harmonogramu nie znamy do dziś. Jaki harmonogram tych spotkań miał być, to nawet historycznie go nie poznaliśmy, a nie wiedzieliśmy o tym nic od samego początku. Dlaczego debaty nie są formą konsultacji publicznych? Nie wiemy, kim są, przepraszam, nie zmieniło mi się, nie wiemy, kim są eksperci, nie znamy i nie poznaliśmy do tej pory harmonogramu. Do dyskusji pomiędzy tymi ekspertami służy zamknięta platforma. Czy Państwo wiecie, co my jako eksperci ustaliliśmy? Też nie. Jeśli ktoś z nas nie jest, a ktoś może, Państwo ujawnijcie się, kto jest ekspertem. O, no dobrze, no to trochę ekspertów mamy, ale mogliśmy sobie, proszę Państwa, porozmawiać, czy też bardziej adekwatne słowo pogadać na zamkniętej platformie i nikt tych naszych rozmów i dyskusji nie widział. Mam nadzieję, że widzieli je eksperci z MEN, ale niestety osoby, które też zmianami w edukacji są zainteresowane, czyli rodzice, nauczyciele i uczniowie, tego, co myśmy tam pisali, nie widzieli. To jest tylko na nasz użytek. W debatach nie mogły brać udziału osoby spoza zespołu ekspertów, ale tutaj była jedna drobna zmiana. Ostatnie debaty zostały otwarte dla publiczności. Nie znamy przebiegu, nie wiemy, czy i jak spotkania są protokołowane. Nie wiemy, czy były protokoły. Z różnych relacji wiemy, że czasem były, czasem nie było, ale tak naprawdę jest to dosyć przypadkowy porządek. Nie mamy dostępu do ustaleń, nie wiemy, to najważniejsze, jak resort chce te wnioski wykorzystać. I proszę Państwa, trochę historii dokumentów. Te zapowiedzi o harmonogramie pojawiały się od samego początku, czyli od grudnia, od stycznia i do tej pory ten harmonogram nie został nam przedstawiony.
Słowo harmonogram jest bardzo kluczowe, dlatego że ono się pojawi jeszcze raz za chwilę w roli głównej. Harmonogram konsultacji, proszę Państwa. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapytała ministerstwo o ten harmonogram i 9 marca otrzymało odpowiedź, że harmonogram jest w trakcie opracowania. 9 marca, proszę Państwa. Że ten harmonogram się tworzy i wszystkie daty spotkań będą wkrótce upublicznione. Tymczasem 25 lutego Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała oficjalną informację w związku z konkursem, który wygrała, następnie konkurs został powtórzony. 25 lutego Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała informację, że ich harmonogram nie zgrywa się z harmonogramem debat i spotkań Zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany. Moje pytanie do Państwa, jak może się nie zgrywać harmonogram, który jest w trakcie opracowania? I proszę Państwa, kolejne rzeczy, jeśli chodzi o skład tego zespołu ekspertów. Jeśli się Państwu tutaj kieruje tą wypowiedź do tych, którzy są w gronie ekspertów, jeśli się Państwu wydaje, że jesteście Państwo wyjątkowi, to niestety nie, ja też nie jestem. Dlatego, że jedynym kryterium przyjęcia do tego zespołu była odpowiedź na maila z ankietą. Koniec. To było jedyne kryterium. Byliśmy ciekawi, czy może była jakaś komisja, która oceniała, czy ktoś ma kompetencje, czy nie ma, ma doświadczenie, nie ma. Nie było żadnej komisji do zespołu ekspertów, mógł dostać się absolutnie każdy, nie istniała żadna procedura zgłoszeń. I w kwestii tych konsultacji, proszę Państwa, jakiś czas temu na początku maja przez media przetoczyła się informacja o tym odwołanym i powtórzonym konkursie. Do tej pory zresztą ten wniosek nie został złożony, także to, o czym mówiłam przed chwilą, ten konkurs, w którym brała udział Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz Fundacja Rzecznik Praw Rodzica, proszę Państwa, ten konkurs jeszcze oficjalnie nie jest złożony, także nadal nie wiemy, jak te konsultacje w tej wersji oficjalnej, w wersji konsultacji publicznych będą wyglądać. Czyli za chwilę mamy podsumowanie, a nawet wniosku na konsultacje, które mają zacząć się we wrześniu, jeszcze nie mamy, więc nawet nie wiemy, w jaki sposób ten proces się zaangażować. Z naszej perspektywy, mówię o perspektywie Fundacji Przestrzeń do Edukacji, najważniejsza rzecz. Chcielibyśmy wiedzieć, jak wyglądały te spotkania. Pani minister w czasie podsumowania studni rządu mówiła o tym, że odbyło się 39 spotkań. Chcieliśmy się dowiedzieć, co na tych spotkaniach się działo. Odmówiono nam dostępu do tych informacji, powołując się na to, że są to spotkania robocze i jako takie nie podlegają prawu dostępu do informacji publicznej. Czyli nie wiemy, co zostało ustalone i wygląda na to, że się nie dowiemy bardzo szybko. Jeśli chodzi o same spotkania, o tym będzie mówił więcej pan prezes, dlatego że ZNP dysponuje relacjami z sporej części tych spotkań. Ja przedstawiam Państwu tutaj kilka najważniejszych wniosków, które się w tych relacjach pojawiły. Te spotkania odbywały się bez wcześniej przygotowanego planu. One nie były tak naprawdę moderowane. Każdy z uczestników, to oczywiście można powiedzieć, że to plus, że każdy wypowiada się swobodnie, ale jeśli każdy wypowiada się swobodnie, to mówi trochę o tym, co chce i musi powiedzieć, a niekoniecznie o tym, co w ramach jakiegoś spotkania tematycznego mogłoby zostać od uczestników wzięte, czy mogło zostać powiedziane. Uczestnicy nie dostawali żadnych materiałów do opracowania, w żaden sposób ich potencjał ekspercki nie był wykorzystany. Nie mieli żadnych danych do opracowania, tak naprawdę w momencie, w którym przychodzili na spotkanie, dowiadywali się, czego ono ma dotyczyć, a przebieg spotkania był bardzo spontaniczny i dokonywał się ten program, czy też same szczegóły dotyczące tego, jak spotkanie ma wyglądać, były ustalone w czasie spotkania. I na koniec, proszę Państwa, szkoda, że nie ma pani minister, bo może by się odniosła do swoich wypowiedzi, które pojawiały się w mediach, bo tak naprawdę my już nie wiemy, czemu miały służyć te debaty. Zwróćcie Państwo uwagę, że w jednej wypowiedzi pani minister zwróciła uwagę na to, że są to luźne sformułowania, które nie przekładają się na decyzję MEN. W tym samym wywiadzie udzielonym 21 kwietnia tego roku mówi, że bardzo poważnie traktuje tę debatę. To nasze pytanie jako strony społecznej jest takie, czy one się w końcu przekładają na decyzję MEN, czy się nie przekładają, czy one są traktowane poważnie, czy nie są traktowane poważnie. I na samym końcu tu, proszę Państwa, taki nasz jako strony społecznej jeden mały sukces, bo my o tym procesie od początku lutego mówimy, że on nie jest żadną formą konsultacji. Cieszymy się, że pani minister wreszcie przyznała to publicznie i powiedziała, że nie są to konsultacje publiczne.
Przepraszam, czy możemy wrócić do poprzedniego. Na sam koniec, proszę Państwa, nasza ocena tego procesu. Nie znamy zapisu debat, więc nie jesteśmy w stanie ocenić, jak one wpłyną na propozycje, które poznamy za tydzień. Sam pomysł organizacji ogólnonarodowej debaty oceniamy bardzo pozytywnie. To jest świetny pomysł. Rzeczywiście dobrze by było wykorzystać potencjał nauczycieli. To jest fantastyczna inicjatywa, bo zazwyczaj o to, jak ma wyglądać szkoła, nie pytamy ani nauczycieli, ani uczniów, tylko te decyzje się gdzieś podejmują i bardzo się cieszyłyśmy, kiedy okazało się, że wreszcie ktoś zapyta nauczycieli. No ale co z tego, jeśli pyta się tylko 1840 osób plus tych, którzy uczestniczyli w debatach wojewódzkich, i nie wiemy ani o co się ich pyta, ani co oni powiedzieli. I na sam koniec, to taka kropeczka na końcu zdania, debata nazywała się Rodzic, uczeń, nauczyciel. Tylko szkoda, że nie było tam w ogóle uczniów. Uczniowie są też samorządni, uczniowie są bardzo aktywni, uczniowie mają bardzo często różne pomysły, ale bardzo często dobre pomysły. Oni jako ci, którzy są w szkole, wiedzą najbardziej, czego w niej potrzebują i co w niej nie działa. Tymczasem w debacie, która nazywała się Rodzic, uczeń, nauczyciel, głos uczniów nie został uwzględniony w ogóle. A szkoda, bo też na to liczyliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani Idze Kaźmierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. I o zabranie głosu proszę pana Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Szanowni Państwo, w Turcji w XIX wieku mówili, że posąg Lechistanu jest w drodze. To był szacunek dla Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Wydaje mi się, że jeżeli... Tak nigdy nie ma w praktyce, proszę Państwa. To jest tylko dlatego, że sala jest pełna obcych osób i niby, że tak wobec prezesa. Szanowni Państwo, nie będę czekał na panią minister, powiem to, co chcemy powiedzieć, aczkolwiek nie chcę zdominować tej dyskusji, ani też nie chcę... To zapraszam panią minister. Pani minister, czy możemy panią poprosić o zabranie głosu w tej chwili? Czy chce pani złapać oddech? To może pan Sławomir Broniarz jednak. I pani minister spokojnie wysłucha pana Broniarza, złapie oddech, łyk wody. Może. To jeszcze raz pan Sławomir Broniarz. Szanowni Państwo, mam tylko prośbę do tych, którzy byli uczestnikami tych warsztatów. Ja może lekko skrócę to moje wystąpienie, dając szansę tym, którzy w tych debatach brali udział, a przypomnę, tam brała udział chyba 12 z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, żebyście Państwo swoimi doświadczeniami się w tej materii podzielili. Pani minister, szanowni Państwo, kiedy pani premier Beata Szydło mówiła o teczce pełnej ustaw, to wydawało mi się, jestem przekonany, że edukacji tam nie było. No, albo była mizernie reprezentowana, bo pojawiła się tylko w jednym aspekcie rezygnacji z 6-latków. I to ta deklaracja polityczna została zrealizowana. Była też zapowiedź gimnazjalna i czekamy na wyniki tejże konsultacji. Natomiast mówię o tym także dlatego, że ta debata, którą pani minister zainicjowała, ta dyskusja, ma dopiero służyć pewnie wypracowaniu jakiegoś pomysłu, a to oznacza, że póki co Państwo zburzyliście pewną konstrukcję, to jest zapewne łatwiejsze niż tworzenie, ale czekamy także na to, co Państwo zbudujecie, stworzycie, co nam za środowisku nauczycielskiemu zaproponujecie. Cieszymy się, jak pani Iga Kaźmierczyk powiedziała, że to ma pewien posmak charakteru ogólnonarodowej debaty. Szkoda tylko, że odbywa się to jednak mimo wszystko w dość mizernie statystycznym gronie, o czym za chwilę. Natomiast była pani uprzejma powiedzieć całkiem niedawno, że z tego wielkiego dyskursu ogólnonarodowego pani wybierze to, co najlepsze. Rodzi się jednak wiele pytań, kto określi to, co jest najlepsze, według jakich kryteriów to będzie oceniane.
jakimi kompetencjami cechują się te osoby, które będą dokonywały wyboru, czy to będą wybory merytoryczne, czy raczej polityczne, jakie badania przeprowadzono, aby wybrać rzeczywiście te najlepsze projekty, czy z jakich przesłanek będą wynikały zapowiadane zmiany. To jest kilka z pytań, które nauczyciele nam zadają, które się pojawiają także w takiej debacie. A może, i powiem szczerze, to jest mój osobisty pogląd, a może to jest jedynie poszukiwanie statystycznego wsparcia do tego, co onegdaj powiedział dr Waszko w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że w zasadzie pracuje nad pewnym podsumowaniem wyników konsultacji, a Ministerstwo Edukacji Narodowej tylko z tego 1800 osobowego grona wybierze wszystko to, co jest zgodne z Państwa linią postępowania. Natomiast z jednym nie mogę się, Pani Minister, zgodzić z taką egzaltacją, która towarzyszy stwierdzeniu, że to jest po raz pierwszy taka ogólnonarodowa debata, bo to nie jest prawdą. Pierwsza ogólnonarodowa debata ma ścisły związek z miejscem, w którym tu jesteśmy, ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, bo przypomnę, że w Sejmie Nauczycielskim w 1919 roku wzięło udział 800 delegatów, to znaczy 1,5% nauczycieli. I to dało podwaliny pod to, o czym mówimy dzisiaj, czyli każdy nauczyciel ma mieć wyższe wykształcenie, a bezpłatna szkoła ma dotyczyć ogółu młodzieży. Zwracam także uwagę na to, że w przedsięwzięciu polegającym, na dyskusji o nowym ustroju szkolnym realizowanym na przełomie wieków, pan minister Handke konsultował to w 49 województwach, 2000 promotorów reformy brało udział. Nie było miasta wojewódzkiego, gdzie nie były organizowane wiele set osobowe spotkania, a więc to wszystko było. Czyli nie zaczynamy niczego i nie tworzymy niczego od nowa, natomiast chcemy powiedzieć, że bazujemy na dobrych doświadczeniach i dobrze. Tak na marginesie, w życiu bym nie pomyślał, że będę bronił ekipy ministra Handke jako uczestnik strajku okupacyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. No ale historia jest nauczycielką życia. Zwracam także uwagę na rzecz następującą. Wydawać by się mogło, że do politycznego elementarza, tych podstaw funkcjonowania w polityce powinno się zaliczyć wiedzę na temat konsultacji publicznych i społecznych. I przede wszystkim wiedzieć, jaki jest przedmiot owych konsultacji. Tego ministerstwo nie wskazało. Wskazało natomiast 31 grudnia ubiegłego roku 26 osób, w tym tak znane jak Bogusław Silwerski, szef Komitetu Nauk Pedagogicznych, czy przedstawicielka inicjatywy Ratujmy Maluchy, dr Dorota Dziamska, czy profesor Waśko, jako tych, którzy będą między innymi w tym zespole uczestniczyli. Nieco później dowiedzieliśmy się, że kompetencje tego grona mogą uzupełnić wszyscy chętni do doradzania pani minister. Wystarczy, że na adres szefa gabinetu politycznego do 22 stycznia wyślą swoje zgłoszenie. Ostatecznie zgłosiło się 2,5 tysiąca osób, zalogowało się 1840, a więc w te 160 kwestii, które miały być przedmiotem dyskusji, zaangażowało się formalnie relatywnie mało przedstawicieli, bo zaledwie 1840, aczkolwiek odbywały się także konsultacje w województwach, ale z ich przebiegu wiemy doskonale, że należało być tylko i wyłącznie biernym słuchaczem, aniżeli aktywnym uczestnikiem tego przedsięwzięcia. Wbrew temu, co mi się czasami zarzuca medialnie także, nie jestem ani demagogiem, nie staram się uzyskać żadnego poparcia, nie posługuję się czymi obietnicami, nie jestem populistą ani politykierem, nie schlebiam, a ponieważ nie schlebiam, to zacytuję kilka przykładów z innych obszarów, które mogłyby się wydawać, że dyskusja wokół edukacji przedszkolnej byłaby zwykłym wypadkiem przy pracy, mówię o tym spotkaniu 14 grudnia, podczas gdy pozostałe były czystym profesjonalizmem. Kilka cytatów. Od 20 lat jestem orędownikiem ustroju 6+6, więc przy zachowaniu dzisiejszej 6-letniej szkoły podstawowej ta wielozawodowa zasadnicza szkoła byłaby 5-letnia z możliwością ukończenia po latach 4. Ta propozycja, ja cytuję to dosłownie zgodnie z oryginałem, więc za stylistykę nie odpowiadam. Ta propozycja, notabene szczegółowo opisana przez autora, konkuruje ze zgoła odmiennym pomysłem. Kolejny uczestnik forum postuluje powrót do 2-letnich kursów zawodowych przyuczających do zawodu rzemieślniczych. Ukończenie kursu zawodowego dawałoby tytuł robotnik przyuczony do zawodu. Tym takim dosyć bełkotliwym, tak, ale mam tego jeszcze sporo. W tym takim dosyć chaotycznym występie mamy także to, z czym wychodzili z sali uczestnicy tychże konsultacji. Zwracam także uwagę na fakt, że jedno ze spotkań zostało podsumowane przez uczestnika na zasadzie czystego stwierdzenia. Cytuję, równie dobrze mogłabym się spotkać na ten temat, porozmawiać w kawiarni. Taki byłby tego efekt. Więc
Wydaje się, że to, o czym my tutaj będziemy mówić, musi być zderzone z jednej strony z zapowiedzią dokonywaną przez Panią, z drugiej strony z wykonaniem tego, co było w planie i w głowie Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo dlatego, że jesteśmy jak rzadko, która grupa tymi zmianami zainteresowani. Rodzi się tylko pytanie, dlaczego 27 czerwca został wybrany jako ta optymalna data, bo takie samo pytanie zadają nauczyciele, samorządowcy, rodzice, więc wydaje się, że o tym warto porozmawiać. Ale Panie Minister, rządzący politycy mówią często o arogancji swoich poprzedników. Problem w tym, że arogancja to nie tylko ignorowanie głosu społeczeństwa, czy nieraz grzeszyły wszystkie ekipy poprzednie, ale arogancja może się wyrażać także w sposoby, w jakim organizacja konsultuje, jak się do nich przygotowuje i jakie tworzy warunki do dyskusji. Usłyszałem ostatnio, że spośród propozycji, które były przedstawione, Pani dokona wyboru najlepszego z najlepszych. Jeden z uczestników tego spotkania na razie nawet wyraził aplauz dla takiego przedsięwzięcia. Ale wrócę do moich pytań. Co to oznacza? Najlepszy, według jakich kryteriów dokonana będzie ocena, co dobre, a co złe? Czy najlepszy oznacza zaspokojenie tęsknot tych, którzy chcą powrotu do ustroju 8-4, bo w ramach sentymentu uważają, że 8-letnia szkoła podstawowa była najlepszym rozwiązaniem, czy tych, którzy chcą powrotu do jedynego słusznego programu i jedynego podręcznika? Kim są ci niebezpieczni marzyciele, którzy ostatni raz pracowali w szkole, czy w ogóle w niej pracowali? Czy znają wyniki prac badawczych prowadzonych przez znakomitych polskich naukowców, pedagogów? A to właśnie jest jeden z przejawów arogancji. Ignorowanie wyników badań, pomijanie milczeniem raportów zawierających niekiedy wyjątkowe ważkie spostrzeżenia i wnioski, pieczołowicie eliminowane spośród tych, które są nieprzyjemne czy niechętnie widziane przez urzędujących decydentów. Powtarzam, także każdej ekipy. Te oblicze arogancji to także dobrze poznaliśmy i rozpoznajemy je bez trudu także w działaniach, których Pani jest twarzą, które Pani firmuje. Jeżeli Pani minister pozwoli, moje koleżanki, też to na koniec jeden wątek, który nie jest zgodny może z treścią dzisiejszego spotkania, ale bardzo istotne, Pani minister, jak rzadko kto wie, o czym mówię. Zarzuciła Pani Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, a mnie w szczególności, że przez 8 lat rządów PO-PSL Związek nie walczył o podwyżki dla nauczycieli, że miał Pan szansę i czas przez te 8 lat się wykazać. Mogę dostarczyć, Pani minister, udokumentowaną listę naszych protestów, akcji, wielotysięcznych manifestacji organizowanych przez ZNP, ale także Solidarność, także na parę dni przed wyborami parlamentarnymi. Tych organizowanych w latach od 2008 do 2015 roku. Efekty tych działań można bardzo łatwo i szybko ocenić, porównując choćby stawki minimalnych wynagrodzeń nauczycieli z lat 2008 i lat 2012. Przypomnę, stażysta w roku 2008 zarabiał 1418, a w roku 2012 2265. Może te fakty umknęły Pani władze, bowiem przez ostatnie 4 lata bardziej zajmowała się Pani z problemami służby zdrowia. Ponieważ jednak nie chciałbym się spotkać z zarzutem, że mi coś umknęło, to proszę przypomnieć mi, kiedy jako posłanka z mównicy albo kiedy maszerując obok nas wspólnie z kolegami z Solidarności poparła Pani nasze nauczycielskie starania o podwyższenie wynagrodzeń, bo jakoś brakuje mi tego w pamięci. Także mam nadzieję, Pani minister, dziękuję za przyjęcie tegoż zaproszenia, za Pani udział. Mam nadzieję, że ta dyskusja rzeczywiście będzie powodem do stwierdzenia, że tak jak powiedział Jacques Delors, nie da się wprowadzić żadnej zmiany w edukacji bez poparcia tego przez środowisko nauczycielskie, ale szkoda, że z tym poparciem środowiska nauczycielskiego wkraczamy w okres wakacji. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo i o zabranie głosu proszę Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę z tego spotkania i pozwolę sobie jednak nie reagować na konfrontacyjny ton i zaczepki polityczne, bo to nie ma sensu. Edukacja, proszę Państwa, ma być umową społeczną, zgodą, tym, gdzie możemy się w poszczególnych elementach tej edukacji nie zgadzać, natomiast mamy budować przyszłość dla naszych dzieci. Bo to właśnie badania, proszę Państwa, bo to właśnie dzieci, bo to właśnie rodzice mówią, że ten system trzeba zmienić.
Nieprawdą jest, że odbyła się taka debata społeczna. Ja w systemie edukacji, proszę Państwa, jestem od 89 roku. Spotkania, kiedy wprowadzaliśmy gimnazja, przy silnym proteście, przypominam, nauczycieli liceum ogólnokształcącego, którego nikt i nigdy o zdanie nie pytał, a dwa lata właściwie pracowaliśmy bez podstaw programowych. To były debaty, właściwie spotkania, gdzie dostawaliśmy książeczki i informacje. Jak została zrobiona ta reforma, mieliśmy się tej reformy nauczyć. Kiedy mówicie Państwo o sześciolatku, rzeczywiście to był projekt poselski, bo nie można było czekać dłużej, bo nie można było, proszę Państwa, w rytmie szkolnym inaczej zadziałać, żeby się do tego przygotować. Chcecie Państwa badania społecznego? 82% rodziców posłało swoje dzieci do przedszkola. Tam się uczą. Pamiętajcie Państwo, że to, co my musimy budować, dlatego ta debata społeczna, to nie są konsultacje społeczne. Proszę tego nie mylić z konsultacjami społecznymi opisanymi przepisami, ustawami, rozporządzeniami. Po raz pierwszy każdy z każdym dyskutuje. To jest kilkadziesiąt tysięcy obywateli. My mamy nawet rady pedagogiczne, które włączają w swój porządek oto debatę na temat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, szkoły integracyjnej, placówki niepublicznej, wszystkich tych problemów, które wybrzmiewają. My mamy te problemy, proszę Państwa, nie tylko zdiagnozowane, opisane naukowo, ale one wybrzmiewały u tych, którzy w edukacji są, a są w niej wszyscy. Bo albo są to dzieci, z dziećmi też rozmawiam, bo albo są to rodzice, którzy tam mają dzieci, albo dziadkowie, albo ci, którzy pracują, czy ci, którzy są organami prowadzącymi. Więc poszukuję zgody, proszę Państwa, na to, by zmieniać system edukacji. I rzeczywiście, proszę Państwa, 27 taka była decyzja moja i prezydenta Torunia. Dlaczego prezydenta Torunia? Dlatego, że szanuję obywateli. Nie boję się przychodzić na spotkania i rozmawiam z najbardziej krytycznym w stosunku do mnie środowiskiem, bo na tym polega debata społeczna. Nie reaguje na zaczepki na Twitterze, to rzeczywiście tak jest. I proszę Państwa, te debaty, a nie konsultacje społeczne przyniosły określone rozwiązania w Toruniu z szacunku dla akcji Ratujmy Gimnazja. Właśnie po to, żeby to było środowisko, które pierwsze zobaczy, w jaki sposób wygląda ustrój szkolny, który, uwaga, wynika tylko i wyłącznie, chciałoby się powiedzieć, z badań, potwierdzonych badań podczas debat społecznych. I proszę Państwa, trudno się dziwić, bo Państwo wszyscy zaczęli w Polsce pracować tak, jak my zaproponowaliśmy na debatach wojewódzkich. To znaczy w sposób uporządkowany w panelach, dlatego że chcieliśmy zdiagnozować każdy element systemu edukacji. To nie jest tak, że w gronie 700 osób każdy może zadawać pytania. Tym bardziej, że prosiliśmy o bardzo odważne refleksje. Nie mów, że jest źle. Pokaż, jak to zmienić. Stąd mam wrażenie i powiem, mam nadzieję to z dumą 27 czerwca, że to jest ustawa napisana przez obywateli, przez nauczycieli, przez rodziców i przez dzieci. Również studentów, którzy wiedzą, jakie są ich kompetencje, jak trudno im się odnaleźć w świecie akademickim, czy tych, którzy kończą szkołę zawodową i są bezrobotnymi, albo uczą się w różnych dokształcających szkołach, które niczego nikomu nie dają, oprócz tego troszczą się tylko i wyłącznie, żeby pojawił się na początek i na zakończenie roku szkolnego, żeby wziąć subwencję oświatową. Wiemy, jak zmienić młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Chcemy wspierać wszystkie te elementy, które rzeczywiście wymagają takiej inwentaryzacji. A muszę Państwa zmartwić, bo kiedy mówiliśmy, że mamy zdiagnozowanych ponad 200 problemów, nie jest ich więcej. Jest ich więcej. Trzeba systemowo zacząć wszystko zmieniać. Oczywiście, proszę Państwa, to często mi się zarzuca, że mówię w sposób zdecydowany, tak, bo ja biorę za to odpowiedzialność. I pamiętam o każdym podmiocie, który uczestniczy w systemie edukacji.
Jak można, znając moje poczynania, przypominam sześciolatek, przypominam godziny karciane, przypominam test po szóstej klasie, arbitraż, przypominam, że jestem pierwszym mistrzem, który zauważył, że mamy obcokrajowców w szkole, w systemie edukacji, z którymi nikt sobie nie potrafi poradzić. Jest waga, jest w systemie edukacji, proszę nie kręcić głową, nie było takiego nauczyciela, który wspierałby dziecko, które przyjeżdża do Polski, wchodzi do systemu edukacji, uczy się matematyki. Wreszcie, to nie asystent. W związku z tym, proszę Państwa, że samorządy mają kłopot, zostawiam im w kieszeni 98 milionów już od następnego roku budżetowego, bo mają kłopot z dotacjami dla niepublicznych szkół. Wreszcie je uszczelniamy. Zauważyliśmy, że dyrektorzy niepublicznych szkół nie płacą podatku od wynagrodzenia. To 25 milionów do budżetu państwa, które zresztą odbiorę sobie na aktywne tablice. Bo szkoła, jaką chcemy zbudować, proszę Państwa, to szkoła nowoczesna, ale szkoła wartości, która rozmawia z dzieckiem. Dlatego mówimy o specjalnej wadze dla wychowawców. Docelowo o tutoringu, który jest drogi i trzeba przeszkolić nauczycieli. Mówimy o doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Tak naprawdę pieniądze, których sporo jest w systemie, pozwoliliśmy, żeby kompletnie nie były związane z potrzebami nauczyciela. A już na pewno tego nauczyciela, który musi podnosić swoje kompetencje, by nadążyć za uczniem. Najwybitniejsi powinni pracować w klasach 1-3, bo tam kształtuje się młody człowiek. Mogłabym, proszę Państwa, mnożyć, ale wszędzie i za każdym razem dotrzymuję słowa. W subwencji pokażemy sześciolatka, będziemy chcieli zmienić przepisy, żeby objąć subwencją sześciolatka, żeby przestał być targowiskiem politycznym i finansowym. I chcę Państwu powiedzieć, że sześciolatki i trzylatki zmieściły się w przedszkolach. Zmieściły się w przedszkolach, dlatego że mamy niż demograficzny. Nie ma dzieci trzyletnich, ustawia mówi o 2000. My mamy twarde dane z systemu informacji oświatowej, gdzie jeszcze trzeba wykupić, i są na to pieniądze publiczne, miejsca w niepublicznych przedszkolach. W 2010-2013 z euforią słuchaliśmy, załóż przedszkole to takie proste, to mali i średni przedsiębiorcy. W związku z tym też trzeba ich zauważyć w systemie. To najbardziej uspołecznione miejsca. W związku z tym, proszę Państwa, oprócz małych szkół, które są dla nas bardzo ważne i system czy zmiany to mają zauważyć, sześciolatka, pokazania wychowawcy, chcemy rozmawiać dalej. Ale najpierw trzeba zmienić system. Chcemy rozmawiać o wynagrodzeniach nauczycieli. Ale Państwo dobrze wiedzą, że żeby porozmawiać o wynagrodzeniach nauczycieli, trzeba zrobić pełną inwentaryzację, ustalić, w jaki sposób się awansujemy. Czy to dodatkowy element awansu, czy też wyrównujemy w środku, jak oceniać nauczyciela, jak mu płacić za doskonalenie zawodowe i w jaki sposób uporządkować również te pieniądze, które są po stronie samorządu. Jak sprawić, żeby nauczyciel chciał być właśnie w szkole, a jednocześnie pamiętać, że przy niżu demograficznym, i to nie demagogia, tylko twarde dane, nauczyciele będą tracić miejsca pracy. Jak nie stracić jego kwalifikacji? Jak spowodować, żeby znalazł się w systemie, czy funkcjonował dalej? Trzeba opisać pedagoga i psychologa, bo wtedy mówimy o tej szkole właśnie tej bezpiecznej, gdzie dziecko ma czas porozmawiania nie tylko z wychowawcą, ale również z pedagogiem i z psychologiem. Mówimy o nauczycielu, no tym właśnie wspierającym w klasach integracyjnych, nieopisany, niezdiagnozowany. Dyrektorzy mają pretensje i żal, bo nie mogą zatrudnić takiego nauczyciela, który czasami ma dwukrotnie wyższe kompetencje od matematyka, fizyka czy nauczyciela języka polskiego. Mamy za mało metodyków. Mamy wreszcie pedagogów, gdzie musimy ustalić, jaki jest jego pensum, bo każdy organ prowadzący dyskutuje o tym, czy to będzie 37 godzin, czy 21.
Jednocześnie przy wynagrodzeniu, proszę Państwa, musimy dogadać się z samorządowcami. Niestety, tak jest opisana konstytucja i wszystkie przepisy. Jest organ prowadzący, jest organ nadzorujący. 42 miliardy z subwencji oświatowej plus różnego rodzaju projekty, ale 20% to jest organ prowadzący. Faktem jest, że 20% organu prowadzącego zgodnie z ustawą to, co organ prowadzący powinien robić, to znaczy wyposażenie i dbanie o budynek. Tak to jest opisane w przepisach, ale musimy być w zgodzie z organem prowadzącym, który również pokazuje, że każda decyzja finansowa Ministerstwa Edukacji no, skutkuje i przekłada się na pieniądze organu prowadzącego. I wreszcie, proszę Państwa, stąd dyskutujemy bardzo poważnie o tak zwanej średniej. Po prostu trzeba zwyczajnie z tej średniej zrezygnować, bo ona zamknęła nam system. Młodzi nauczyciele nie mogą wejść do pracy, a znajomi wójta, prawda, mają po dwa etaty. Po to tylko, żeby nie dopłacać do średniej. Wyzwań jest mnóstwo, proszę Państwa. Wszystkie związane z tym, żeby odzyskać godność nauczyciela, która została nam zabrana. Jestem w tym systemie od 1989 roku i naprawdę znam ten system. Widziałam go z każdego oglądu, zarządzająca jako organ prowadzący również. I jednocześnie musimy w zgodzie z samorządem przeprowadzić zmianę, która też zmiana staje się wyzwaniem przy niżu demograficznym. Pomartwi się Pani Prezes o to, żeby na Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz wymusić budowanie przedszkoli, bo to jest jej zadanie własne. Powalczmy, żeby przestali mówić o tym, że dopłacają do subwencji, bo biorą podatki od obywateli na to właśnie, żeby tworzyć właściwą edukację. Pomartwmy się o duże miasta, gdzie jest 2,5 zmiany. O jakiej standaryzacji my mamy mówić? Ja mam ambitne zamierzenia i deklaracje, że docelowe musimy pomyśleć o tym, żeby ustalić przynajmniej maksymalną liczbę dzieci. Proszę to powiedzieć w dużych miastach, gdzie są 2 zmiany po 40 osób w klasie i właśnie dlatego jest tak dużo, bo trzeba było w ramach niedopłacania do oświaty, jeszcze raz przypominam, organy prowadzące biorą podatki od obywateli, dostają subwencje. Zresztą, proszę Państwa, subwencja w wielu wypadkach to 2/3 dochodów gminy. Większość samorządów drży, że cokolwiek może się wydarzyć z subwencji. Byłam samorządowcem, dlatego składam deklaracje i idą czyny za tymi deklaracjami. Jak ma wyglądać troska o subwencje? Choć dobrze Państwo wiedzą, że subwencja oświatowa jest uzależniona od liczby dzieci. W związku z tym, jeżeli jest niż, to subwencja po prostu powinna zwyczajnie się zmniejszać. A ja ją wykorzystuję, żeby zagospodarować kolejne zapomniane elementy, które mają służyć dzieciom. Bo jeżeli chcemy rozmawiać poważnie o edukacji, to nie tylko musimy zadbać o nauczyciela, który jest po to, żeby być z dzieckiem, odbiurokratyzować szkołę, na które to pozwoliliśmy. W wielu miejscach jesteśmy zamknięci w projektach europejskich. Rzeczywiście mamy już kilka pomysłów, pokażemy je 27. Ale musimy wykorzystać niż demograficzny, proszę Państwa, żeby zbudować dobrą, nowoczesną szkołę z warsztatem dla nauczyciela, który będzie miał swoją klasę od 8 do 15, gdzie będzie miał komputer i tablicę multimedialną. Tam sprawdzi swoje sprawdziany, tam przygotuje się do lekcji, tam będzie miał czas dla dziecka, które przyjdzie z kłopotem, nie trzeba będzie angażować się w warsztaty i nie trzeba będzie robić terapii dla tego dziecka. To wyzwanie cywilizacyjne. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które rzeczywiście ma coś takiego jak dwuzmianowość. Dlatego szukam zgody i pilnuję, żebyśmy razem z samorządowcami dogadywali się, bo oni tak samo troszczą się o dzieci i nauczycieli, bo to są ich bezpośredni wyborcy. To oni czują oddech tego nauczyciela i rodzica, prawda, na swoich plecach. Dopóki nie ustalimy, czy jakby nie zgodzimy się, że ma być zgoda, że możemy różnić się w ocenach różnych zdarzeń,
to wspólnie mamy jeden cel i widzimy te same problemy. Ale jest tak wiele podmiotów w systemie edukacji, że musimy szukać kompromisu pomiędzy tymi podmiotami. A proszę Państwa, 27 dowiecie się Państwo o planie, który to plan będzie w konsultacjach społecznych i projekty ustaw. Żadnej zmiany strukturalnej odpowiedzialny minister edukacji, proszę nie podtrzymywać tego w mediach, bo ja mówię to na każdej debacie, na każdym spotkaniu, w każdym wywiadzie. Nie ma żadnej zmiany strukturalnej w 2016 roku. Żeby wszystko sprawnie przygotować, łącznie z podstawami programowymi, zmiany ustrojowe są zaplanowane, i mówię to systematycznie, od 2017 roku. Zdążycie Państwo wypocząć, my zdążymy wszystko podsumować, po to, żeby przygotować różnego rodzaju projekty, po to, żeby odbyły się konsultacje społeczne. Chciałabym tym zakończyć, bo jestem dyscyplinowana, ale bardzo czekałam na to spotkanie z Państwem. Mam nadzieję, że nie pierwsze i nie ostatnie. Dziękuję. Dziękujemy Pani Minister i mamy nadzieję, że chwilę zostanie Pani jeszcze z nami, gdyż w tym momencie oddam głos Pani Zofii Grudzińskiej z Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji. Podkreślam, z Ruchu Społecznego. Nie jesteśmy fundacją, ani federacją, ani stowarzyszeniem. Jesteśmy ruchem ludzi, którzy dobrowolnie chcą pracować na rzecz edukacji w swoim, jeżeli mogę tak nazwać, czasie wolnym, chociaż jest go coraz mniej. I Pani Zofia Grudzińska opowie nam krótko o edukacyjnej polityce obywatelskiej. Witam Państwa, witam Pana Prezesa, witam gospodarzy, witam Panią Minister. Przyznam, że troszeczkę zmieniłam, odbiegłam, opowiem Państwu również, ale to będzie bardziej skrócone, bo przede wszystkim chciałabym się tutaj odnieść do kilku sformułowań, które usłyszeliśmy. Przede wszystkim chciałabym spytać Panią Minister. Pani Minister mówiła o tym, że po raz pierwszy odbywa się tego typu debata. Otóż ja chciałam przypomnieć, że w roku 2015, ja rozumiem, Pan Prezes mówił, że ta pierwsza odbyła się 100 lat temu, więc oczywiście tout proportion garde, ale nie dalej jak rok temu odbywała się debata poprzez portal internetowy Nasza Edukacja i potem na trzecim kongresie edukacyjnym. I w tej debacie brało udział prawie 1900 kilkadziesięcioro w sumie uczestników, także na pewno ta debata była. Te debaty, które były organizowane w czasie kongresu, przebiegały w sposób bardzo uporządkowany, ponieważ były oparte na wstępnych rekomendacjach zgłoszonych przez debatujących w otwartym forum i owoc tych wszystkich debat został zebrany w piśmie Porozumienie dla Edukacji, które zawierało 114 postulatów. Państwo wybaczą, że nie pamiętam dokładnie. Jako część mojego dzisiejszego wystąpienia chciałam również Państwu pokazać ogólne obszary, w których postulaty były zebrane, ale oczywiście, zabiorę Ci to, Państwo również dostali te materiały, a korzystając z okazji pozwolę sobie zaprezentować ten materiał Pani Minister. Ale ja go znam, bo dostałam od Państwa. Przepraszam bardzo, zostałam zdyscyplinowana technologicznie. Odsuwam się, mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Także te debaty były i jakieś postulaty już mamy, jest ich dosyć dużo. I tutaj jest pytanie do Pani Minister. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji w dniu 28 stycznia, lutego 2016 roku skierował do Pani Minister takie zaproszenie o spotkanie, prośbę o spotkanie z propozycją właśnie również przedstawienia i omówienia dogłębnego, dokładniejszego tych postulatów. Do dzisiaj nie dostaliśmy na to pismo odpowiedzi, także mam nadzieję, że przy okazji tutaj sprawa trochę wróciła. Drugie pytanie jest takie. Ja 18, czyli w sobotę, brałam udział w debacie otwartej na temat nadzoru pedagogicznego i ja zadałam na samym początku tej debaty prowadzącej Pani Dyrektor Koszewskiej pytanie, czy uczestnicy otrzymają protokół spotkania, w którym uczestniczą.
Dostałam odpowiedź, że to będzie wyjaśnione w czasie przerwy i po przerwie przyszła odpowiedź, że te protokoły będą dostępne, ale po debacie toruńskiej, po 27 czerwca, gdzieś w jakimś późniejszym terminie. Termin ten nie został sprecyzowany. Więc tutaj drugie pytanie jest takie, które na pewno też wielu z Państwa bardzo żywo interesuje. Państwo brali udział w debatach jako eksperci dobrej zmiany. Właśnie kiedy te protokoły będą, w jakim stopniu będą one upubliczniane, a na pewno w jakim stopniu dotrą do Państwa, którzy generowaliście te rekomendacje. Bo przyznam, że debata, która w sobotę się odbyła, o tyle dobrze była zorganizowana, że 3 osoby spośród uczestniczących prowadziły zapiski i ja protokół z tej debaty też napisałam. On jest oczywiście dostępny, także mamy w pewnym sensie spisane rekomendacje, które zostały zgłoszone i dyrektor Koszewska je również przyjęła. Mamy nadzieję, że pozostałe debaty też w ten sposób zostaną uporządkowane. I teraz być może posłużę się jednak myszką, żeby Państwu zaprezentować krótkie przemyślenia na temat tego, co to właściwie znaczy obywatelska polityka edukacyjna, bo my się też spotykamy pod takim hasłem bardzo często. Więc dla potrzeb tego dzisiejszego wystąpienia przydałoby się w ogóle pomyśleć o tym, czym jest polityka. Ja myślę, że ci z nas, którzy pamiętają epokę PRL-u, pamiętają, że właściwie w naszym codziennej egzystencji słowa polityka nie było. Były słowa kojarzące się bardziej z codziennym bytowaniem w kraju i myśmy nie wiedzieli, że po transformacji właściwie polityka stanie się chlebem codziennym każdego z nas. A rozpoczynając historyczny... O, przepraszam, zrobiłam coś bardzo fatalnego. O. Polityka, jak rozumiemy, greckie polis, miasta, państwa, one były na tyle małe, że można było za pomocą narzędzi bezpośrednich organizować dyskusje, organizować życie społeczności. Rozumiemy, że grupa ludzi zamieszkujących obraz, obszar wspólny musiała wypracowywać reguły współistnienia i funkcjonowania struktur koniecznych po to, by te reguły zrealizować. Jak się orientuję, element rozgrywek między frakcjami był w tym procesie zawsze obecny, jeszcze zanim Machiavelli z niepozbawioną uroku szczerością obnażył mechanizmy zaprzeczające wszelkim wartościom etycznym. Jak przyznaję, politykowanie musiało oznaczać podporządkowanie określonemu celowi takich walorów, jak chociażby bezwzględna uczciwość. Niekoniecznie wszakże realizowało paradygmat wrogości. Niestety w dzisiejszej Polsce dominuje takie właśnie pojęcie polityki jako narzędzia budowania porządku społecznego. Gdzie w tym wszystkim mogłaby odnaleźć się polityka obywatelska i czym miałaby być? Być może każdy obywatel mógłby i powinien uprawiać politykę rozumianą jako prawo do działań organizujących funkcjonowanie struktur pożytku publicznego. Jednym z obszarów takiej działalności jest lub byłoby organizowanie edukacji. Skąd to zawahanie przy wyborze formy czasu gramatycznego? Ja nie byłam pewna, czy w poprzednim zdaniu użyć czasu teraźniejszego, przyszłego, czy trybu przypuszczającego. Ruch społeczny nasz Obywatele dla Edukacji powstał z pragnienia sygnatariuszy, by tak właśnie funkcjonowała nasza ojczyzna, by o kwestiach edukacyjnych decydowali obywatele. Przy czym oczekiwanie to wcale nie oznacza anarchii, bo proces przebiega w ten sposób. Obywatele formułują oczekiwania wobec systemu edukacji. Osoby posiadające niekwestionowany autorytet moralny sprawdzają, czy oczekiwania są w zgodzie z nadrzędnymi wartościami etycznymi i wreszcie eksperci edukacyjni formułują narzędzia pedagogiczne, przekładają te oczekiwania na język pedagogiki. Rzecz jasna, postulowany proces wymaga pewnego poziomu społecznego zaufania i wydaje mi się, że ten skarb należy w dzisiejszej Polsce dla najrzadszych, z czego wynika krzywda naszych dzieci i przyszłe straty dla całego społeczeństwa. Nie można bowiem wcielić w życie powyższego wzorca optymalnego budowania struktur społecznych w warunkach wojny podjazdowej prowadzonej przez partie polityczne, które, używam liczby mnogiej, gwoli bezwzględnej uczciwości, zamiast działać dla dobra wszystkich obywateli, realizują swoje bieżące potrzeby. Co oznacza uznanie wagi obywatelskiej polityki edukacyjnej w przełożeniu na praktykę? Polityka realizuje się za pośrednictwem 4 narzędzi.
stanowionego i obowiązującego prawa, alokacji finansów publicznych, propagandy i edukacji. I nawiasem mówiąc, łatwo zrozumieć, czemu partie rządzące, znowu użyłam liczby mnogiej, tak chętnie manipulują przy systemie edukacji. To jest narzędzie pomagające wychowywać przyszłych popleczników lub obywateli według wzorca wygodnego dla celów danej partii. Starsi pośród nas, ponownie się odwołuje, pamiętają, jak zmieniała się szkoła za czasów stalinowskich, następnie za epoki Gomułkowskiego i Gierkowskiego PRL-u. Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że każde z tych narzędzi może być użyte dla publicznego dobra lub przeciw niemu. Aczkolwiek nie zawsze można definitywnie określić, na czym ono dobro polega. W kraju o ustroju demokratycznym stoimy na stanowisku, że treść dobra publicznego podlega społecznym negocjacjom. Dlatego tak ważnym narzędziem tworzenia polityki są konsultacje. W zadaniu kształtowania polityki edukacyjnej niosą one potencjał uzgodnienia konkretnych działań, jeśli w sposób uczciwy i przejrzysty pozwolą podjąć dialog wśród wszystkich zainteresowanych. Przy czym owocem konsultacji musi być wdrażanie w życie osiągniętych uzgodnień, by konsultacje nie stały się gadaniem dla samego gadania. Jako obywatele zaangażowani na rzecz polskiej edukacji, my, Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, chcielibyśmy uzyskać wyraźną deklarację ze strony partii politycznych i władz państwowych. Tak, chcemy realizować politykę edukacyjną we współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jesteśmy gotowi do ciągłego dialogu społecznego. Chcemy uwzględniać wszystkie obywatelskie inicjatywy na rzecz edukacji. Jeśli taka deklaracja jest niemożliwa, pozostają nam tradycyjne działania: nacisk, przekonywanie, lobbowanie, nawoływanie, wreszcie protestowanie. Zatem pytanie kluczowe: kto chce obywatelskiej polityki edukacyjnej? Ręka w górę. Bardzo się cieszę, że widzę ręce. Czy dotychczasowe ośrodki władze polityczne są gotowe do dialogu i współpracy ze wszystkimi gremiami obywatelskimi? I tutaj przy okazji bardzo z dużą przyjemnością usłyszałam w dzisiejszym wystąpieniu pani minister, że projekty ustaw będą w konsultacjach. Czy również do tego będzie należała kwestia, która wynikła w ostatnim tygodniu w procedowaniu parlamentarnym, dotycząca wyboru dyrektora propozycji nowych komisji, bo znowu był to projekt poselski, jako projekt poselski wybiega poza kwestie konsultacji społecznych i my się zwracamy z dużą prośbą, żeby jednak konsultacje społeczne w tej sprawie w jakiś sposób zostały uruchomione. Dotychczas było teoretycznie i życzeniowo, mamy kilka konkretów, ale ponieważ państwo te konkrety dostali, więc ja może tylko pokażę szybciutko slajdy, a tylko i wyłącznie takie końcowe pytanie również do pani minister. Dzisiaj o godzinie 12 zarejestrowaliśmy się na debatę w Toruniu. Mamy nadzieję, że otrzymamy do 22, zgodnie z informacją uzyskaną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzenia, że jednak będziemy mogli przyjechać i kontynuować ten tak owocny, nawiązany i kontynuowany dzisiaj dialog. Także przedstawiciele Ruchu Społecznego Obywateli dla Edukacji, przedstawiciele Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, którzy się dzisiaj zarejestrowali, bardzo liczą na to, że będą mogli przyjechać. Rekomendacje, proszę państwa, które znajdują się w materiałach, ja może już nie będę czytała, tylko proszę krótki przegląd, one są uporządkowane. Na pewno niektóre z nich są bardzo ogólne, strategiczne, wymagają daleko idących zmian w ustroju prawnym. Inne mają charakter bardziej praktyczny, mogą zostać zrealizowane poprzez działania w ramach istniejącego prawa lub poprzez celową alokację funduszy. Wszystkie zakładają zmiany w świadomości o te, jak wiadomo, najtrudniej, na przykład co do rad szkół. Pewnie zaciekawi państwa, że pomimo, że w systemie edukacyjnym rady szkół od ponad 20 lat są możliwe, to w Kuratorium Województwa Mazowieckiego zaledwie 154 szkoły posługują się tymi pożytecznymi narzędziami. Ale zmiany świadomości dokonują się wyłącznie w atmosferze wzajemnego zaufania. Aby ono się pojawiło, niezbędna jest
przestrzeń swobodnego i uczciwego dialogu. Wszyscy zaangażowani w owo narzędzie kształtowania życia publicznego, jakim jest obywatelska polityka edukacyjna, powinni domagać się od każdej formacji rządzącej tworzenia owej przestrzeni jako najważniejszego zadania oświatowego przestrzeni. Dziękuję bardzo. Uciekł mi, o nie, jest, proszę bardzo, dziękuję za wysłuchanie. To jest właśnie obywatelska polityka edukacyjna. To są moi uczniowie układający plan przebiegu roku szkolnego. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że Pani Minister zechciała jeszcze z nami chwilę zostać. Ale muszę odpowiedzieć na pytania, bo tak, wprost... Tak, ale myślę, że pojawią się kolejne, dlatego zanim Pani udzielę głosu, w wielkim skrócie Pani Iga Kaźmierczyk przedstawi nasze, myślę, że nasze wątpliwości dotyczące debat. Także jeszcze króciutko, 3 minutki i wrócimy do tego, co, o czym mówiliśmy. Opinię Pani Igi znam. Tak. Ja się Państwu jeszcze wytłumaczę, bo Państwo będziecie słuchali mnie po raz wtóry. Ja naukowo zajmuję się nudą w szkole. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę, bo akurat będę pokazywała te fragmenty, które tutaj będą komentarzem do wystąpienia Pani Minister. Dziękuję za możliwość powtórzenia ich po raz kolejny. Co do 6-latków, Pani Minister pewnie zna nasz raport z wysłuchania obywatelskiego. My jako strona społeczna wtedy zgłaszaliśmy się z wnioskiem o to, żeby to wysłuchanie zostało zorganizowane i nic nie stało na przeszkodzie, żeby ono było zorganizowane. Mieliśmy 18 opinii merytorycznych dotyczących tego projektu. Żadna z tych opinii, gdyby nie nasze wysłuchanie, nie ujrzałaby światła dziennego. Szkoda, bo były to opinie organizacji, które od lat zajmują się edukacją, które zajmują się współpracą z nauczycielami i uczniami. To były naprawdę bardzo mocne, nie mówiąc o ich objętości, ale o merytoryce, bardzo mocne opinie, które zakładam, że mogły się Państwu wtedy przydać. Także to jeśli chodzi o debaty. Pani Minister powiedziała, że te debaty, które się w tej chwili toczą, czyli debaty wojewódzkie i spotkania zespołu ekspertów nie są konsultacjami publicznymi. To bardzo ważne, co Pani powiedziała. Ja tylko chciałam dla porządku powiedzieć, dlaczego to konsultacje publiczne nie są. Dlatego, że one nie są prowadzone w sposób otwarty i dostępny dla każdego. Mogło się na to zapisać tylko 1840 osób. Konsultacje publiczne, o czym Pani Minister też mówiła, nie są to konsultacje publiczne, dlatego że konsultujemy. Ja już Państwa pytałam, czy widzieliście Państwo jakiś projekt? Nie widzieliśmy, nie przedstawiono nam żadnego projektu, ani żadnych konkretnych założeń, które moglibyśmy konsultować, więc także dlatego nie są to konsultacje publiczne. Jeśli chodzi o sam zespół, jeszcze raz, wybaczcie Państwo, ale skoro mamy na sali Panią Minister, to też jako strona społeczna chcielibyśmy to Pani Minister przedstawić, dlatego że my jako strona społeczna do tych debat w żaden sposób nie zostaliśmy zaproszeni. Mogliśmy się zgłosić tylko jako osoby indywidualne, natomiast przedstawiciele organizacji w żaden sposób w te debaty nie byli formalnie i proceduralnie zaangażowani. Każdy z nas mógł przyjść i powiedzieć prywatnie, ale nie były to stanowiska organizacji i każda z osób, tutaj mamy trochę ekspertów dobrej zmiany, Pani Minister, więc może Pani to też z nami, z pozostałymi osobami konsultować. Nikt z nas tak naprawdę nie był pytany, czy jest to stanowisko indywidualnej osoby, czy stanowisko organizacji. Także znowu głos organizacji nie był wzięty pod uwagę. Z tego względu też nie są to konsultacje publiczne. I Pani Minister, na sam koniec, ja przekartkuję swoją prezentację, bo mam tego bardzo, bardzo dużo, ale ważna rzecz, kiedy poznamy protokoły z tych spotkań i kiedy poznamy, jakie są wnioski z tych debat, dlatego że Państwo za tydzień będziecie mówić o całościowym projekcie, tego jak edukacja ma wyglądać. Już myśmy o tym mówili dzisiaj kilka razy, to będzie 27 czerwca. To jest tuż przed wakacjami. Ja też jestem nauczycielką i bardzo chciałabym, żebyśmy we wrześniu, kiedy będziemy rozmawiać z nauczycielami, wiedzieli o jakiej szkole, o jakim systemie, o jakim pomyśle na edukację mówimy. Tymczasem będzie to tuż przed samymi wakacjami i będziemy mieć 2 miesiące naprawdę bardzo nerwowego czasu. Teraz mówię jako przedstawicielka organizacji społecznej, kiedy nie będziemy wiedzieli, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała we wrześniu. Dlatego też chcielibyśmy wiedzieć, co my jako eksperci i co w czasie tych debat zostało powiedziane.
które z naszych wniosków zostały włączone w Państwa projekt, a które nie. Ale dopóki nie mamy od Państwa protokołów z tych spotkań, a odmówiono nam do nich dostępu, to ciężko nam jako stronie społecznej powiedzieć, tak, to są nasze słowa, albo nie, to nie są nasze słowa. I tak naprawdę można w tej chwili powiedzieć o wszystkim, że jest to głos strony społecznej i nie będziemy w stanie stwierdzić, czy to jest nasz głos, czy nie. Także chciałabym, żebyśmy przede wszystkim dowiedzieli się, kiedy będziemy znali protokoły z tych spotkań. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Mam nadzieję, że nie była to nuda. Dziękuję. Pani minister, czy może Pani jeszcze dostać 15 minut i wysłuchać? Ale może odpowiem, dobrze? Ale myślę, że tak. I odpowiem poproszę na bardzo. Następne. Super, to proszę, zapraszam. Rozumiem, że prezentacja przez Panią przygotowana no, troszeczkę musiała zostać zweryfikowana na bieżąco w momencie, kiedy wreszcie po raz kolejny mówię w kolejnym gremium i gronie, że to nie jest konsultacja społeczna i to nie jest projekt. Konsultacje społeczne są jednoznacznie opisane przepisami. One wynikają z projektów ustaw. Ja wiem, że to jest wstrząsające. Obywatele piszą ustawę. Jedną, drugą, dziesiątą zwracają uwagę na to, co jest najistotniejsze. I oczywiście, proszę Państwa, to jest tak, że mają bardzo różne wizje. Bardzo różne. Bardzo wiele rzeczy się powtarza, między innymi tych, które skrupulatnie przeczytałam po kongresie oświatowym. Choć no, tak drogiego hotelu to już dawno nikt nie widział na prawda, dyskusjach i debatach, ale to jest moja złośliwość, ja pochodzę z małego miasteczka. I teraz tak, no muszę panią Igę zmartwić, dlatego że państwa napór jest odwrotnie proporcjonalny do naporu uczestników tych spotkań, żeby nie ujawniać imion i nazwisk. Nie wszyscy życzą sobie, żeby ich nazwiska pojawiały się pod bardzo krytycznymi uwagami, bo to są często uwagi skierowane do konkretnej szkoły i zdarzeń. W związku z tym, że to nie jest projekt ustawy i my jesteśmy gospodarzami, my mamy swoją wizję, jeżeli pani będzie organizowała tego rodzaju debaty, nie projekt ustawy, tylko debaty, które są dla wolnej obywatelskiej przestrzeni absolutnie dowolne, to ja również będę musiała się dostosować do reguł, które będą obowiązywały. Żeby sprawę i kwestie uporządkować, musimy prawda, no, podjąć się jakiejś dyscypliny i dobrze pani wie, że bardzo uważnie zwracamy uwagę na uwagi po pierwszej bardzo złej debaty, z której byśmy niezadowoleni, po prostu zwyczajnie wyciągnęliśmy wnioski. My też takich debat się uczyliśmy. I chcemy pokazać te debaty po 27, znaczy 27 dokładnie, tak? Będą, może nie protokoły, bo w protokole przypominam, który rządzi się swoimi własnymi prawami, jest opisany też w przepisach, co to jest protokół. Tam nie można, trzeba wprowadzać osoby, które, że tak powiem, się wypowiadają, więc musimy być bardzo ostrożni. I tak jak powiedziałam, mimo że Państwo będą skarżyć, to nie macie Państwo absolutnie podstaw prawnych, oczywiście sąd rozstrzygnie, bo nie jest to projekt ustaw. I teraz zaproszenie do debat. To oczywiście nie jest prawda i też chciałabym, żeby to wybrzmiało jednoznacznie. Odpowiadałam na każde zaproszenie, jeżeli w tym samym czasie nie miałam innych. Byłam na tyle zaangażowana, pamiętam, bo tutaj siedzą samorządowcy z Sosnowca, że kiedy dowiedziałam się, tak, że nie mogę być na kolejnej debacie, bo jestem na innej debacie, zaprosiłam ich, wiedząc, że będą w Warszawie, wieczorem dzień przed, żeby 2-3 godziny z nimi podyskutować. Jak wiedziałam, że nie mogę być na posiedzeniu Związku Powiatów, zaprosiłam zarząd Związku Powiatów do siebie, do ministerstwa, ale nie było takiej sytuacji, żeby być na Związku Gmin Wiejskich, dowiedziałam się pocztą pantoflową, że będę zaproszona. Dostałam zaproszenie na 3 dni przed. Na szczęście ta poczta pantoflowa kazała mi przytrzymać i przypilnować 2 czerwca. Więc ja służę swoją osobą. Mam nadzieję, że będziemy nieraz się jeszcze spotykać. Państwa debatę o sześciolatku z większością TES
się nie zgadzałam, ale przeczytałam grzecznie, uważnie, prześledziłam, szukając kompromisu i przeciwwagi dla badań i decyzji rodziców, bo proszę zauważyć, to jest największa obywatelskość, która się dokonała tymi decyzjami rodziców. Obywatele zdecydowali, wbrew państwa wizji. Chcieli, żeby sześciolatki uczyły się w szkole. I proszę państwa, następna rzecz. Mówicie państwo, czy mówi pani o obywatelskości, czynicie państwo zarzut posłom, że zgłaszają poprawki. No to po co jest Sejm? W którym momencie tam mają być wolność i realizacja mandatu posła, który zgłasza poprawkę określoną? Mało tego, jest to poprawka dotycząca, przypominam państwu z tego, co w tej chwili pamiętam, dyrektora i uspołecznienie tego konkursu. Wprowadzamy tam, uwaga, dodatkowego rodzica, dodatkowego nauczyciela, równoważymy organ prowadzący z organem nadzorującym i wprowadzamy 3 reprezentatywne związki, żeby po prostu szaleństwo nie odbywało się w gminach i starostwach, kiedy przychodziło 10 związków zarejestrowanych gdzieś tam lokalnie, gdzie już w ogóle nikt nie miał, ten kto odpowiada za szkołę, czyli organ prowadzący, organ nadzoru, nie miał kompletnie wpływu na to, kto będzie dyrektorem. I proszę państwa, bo tutaj rozmawiamy też z panią prezes, kiedy przez moment byłyśmy niegrzeczne i nie słuchałyśmy przez moment prowadzącej. Pojawiają się pomysły, żeby był wybór taki powszechny tego dyrektora, czy wybór przez Radę Szkoły. Ale proszę państwa, my w demokracji nie dopracowaliśmy się rad szkół. Proszę mi pokazać wzorcowo funkcjonujące rady szkoły. Ledwo rady rodziców funkcjonują, które są też w bardzo określonym zakresie eliminowane. I tutaj też odpowiadając na liczbę osób, to wszystko było bardzo otwarte. Każdy, kto chciał, proszę państwa, no w liczbie ograniczonej do liczby miejsc na danym terenie. W związku z tym tam było jedyne ograniczenie. Nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli państwo się już zalogowali, czy będziecie uczestnikami spotkania w Toruniu. To nie jest debata, przypominam, tylko podsumowanie. Tam nie ma miejsca na panele i dyskusje. To jest podsumowanie. Jest kilkanaście osób na jedno miejsce, więc to nie jest tak łatwo, ale myślę, że tutaj ja się tym nie zajmuję, więc trudno mi jest odpowiedzieć. A tego 28 lutego niegrzeczne, że nie było odpowiedzi na zaproszenie, więc sprawdzę, bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo. I poproszę o zabranie głosu panią Elżbietę Dołwińską-Królikowską z Federacji Inicjatyw Oświatowych, która będzie mówiła o wkładzie trzeciego sektora w polską edukację po 89 roku. To nie jest debata, panie prezesie. Znowu w przestrzeni publicznej będzie fałszywe zdanie. Ale uatrakcyjnie. Będzie film. Fajnie będzie. Ja nie chcę. No ale pan prezes będzie organizował, to ja też grzecznie przyjdę. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panią minister. Skąd ten temat wykraczający znacząco poza ostatnie pół roku zmian, którymi mieliśmy się zajmować w raporcie? Mianowicie uważamy, że jeżeli dyskutujemy o polityce obywatelskiej, to trzeci sektor jest tu głównym partnerem dla władz rządowych, jako ten, który organizuje obywateli, którzy stawiają sobie cele społeczne, w tym związane z edukacją. Jak działają obecnie edukacyjne organizacje pozarządowe? To jest kilka zaledwie informacji, które państwo zresztą pokazywali również podczas dwóch debat prowadzonych w ministerstwie związanych ze współpracą trzeciego sektora ze szkołami. Według najnowszych badań, jeżeli chodzi o liczbę organizacji, które za główny swój cel wskazują zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem, ten obszar jest drugim po sporcie, turystyce, rekreacji i hobby.
15% organizacji pozarządowych działających w 2015 roku wskazuje jako swój główny cel edukację i wychowanie. Jednocześnie badania pokazują, jak zmieniało się na przestrzeni 11 lat zainteresowanie organizacji pozarządowych edukacją. O ile liczba tych, które za główny swój cel wskazują edukację, rosła powoli od 10 do obecnych 15%, o tyle liczba tych, które wskazują edukację jako jeden z realizowanych celów i które zaczęły się zajmować również edukacją, faluje, ale również rośnie, jest to 53%. Jakiego rodzaju działania organizacje zajmujące się edukacją wskazują? Największa grupa, 65%, zajmuje się edukacją pozalekcyjną, prowadzeniem zajęć dodatkowych, warsztatów, konkursów, spotkań dla dzieci i młodzieży. Druga grupa, 33%, to edukacja dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, kształcenie ustawiczne. 29% to działalność wychowawcza i formacyjna, na przykład harcerstwo. 13% to edukacja i opieka przedszkolna, w tym prowadzenie przedszkoli. 12% to prowadzenie szkół podstawowych lub średnich. I 9% to szkolnictwo wyższe. Cofamy. Przepraszam, mogę poprosić o cofnięcie, bo z myszki mi trudno. Ostatnie dane statystyczne. Pierwszy wykres po lewej pokazuje, w jakim wieku, jak dawno działają organizacje zajmujące się edukacją. I otóż to jest ten trzeci wiersz od góry. 36% ma ponad 11 lat, działa ponad 11 lat. Z drugiej strony 39, czyli nawet trochę więcej, 5 lat lub mniej, a więc widać przyrost tych organizacji. Jeżeli chodzi o ich zasięg działania, to jest drugi wykres po prawej stronie. Te organizacje, które zajmują się edukacją i wychowaniem, mają w zasadzie porównywalną liczebność w grupie tych, które zajmują się tymi sprawami lokalnie i tych, które działają na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. To tyle. A teraz ja nie mogę. Dobrze. Nie działa, bo nie mogę. Tak. A teraz chwilka takiej historii, ale może bez twardych dat, tylko raczej pokazując to, co zdziałało organizacji pozarządowej, jak wielki jest ich wkład w edukację. Och, ciągle mamy to samo, myszka. Może ja panią będę prosiła, po prostu będzie szybciej. Podzieliliśmy je na kilka grup. To są z całą pewnością organy prowadzące szkoły i przedszkola. Już od 1989 roku pojawiły się pierwsze, głównie miejskie. To są te, które wzbogacają, wprowadzą nową tematykę do edukacji szkolnej, wzbogacając ofertę szkół. To są te, które wprowadzają innowacje pedagogiczne do szkół. To są te, które wspierają uczniów i ich rodziny na różne sposoby. To są wreszcie te, które organizują nauczycieli, prowadzą lobbying i rzecznictwo w sprawach oświaty oraz wspierają konkretne placówki edukacyjne. Jeżeli chodzi o organy prowadzące szkoły, już na początku lat 90. czy na przełomie 80. i 90. powstało wiele organizacji pozarządowych, które postanowiły realizować wizję wielu rodziców, środowisk dobrej szkoły odpowiadającej na ich potrzeby i powstały zarówno organizacje pojedyncze prowadzące jedną szkołę czy za chwilę zespół placówek edukacyjnych, jak i duże organizacje o zasięgu ogólnopolskim, które mają ogromne tradycje i prowadzą wiele z tych szkół. Na wsi ten proces zaczął postępować prawie 10 lat później. Wtedy, kiedy zaczął się proces likwidacji małych wiejskich szkół i powstało z jednej strony wiele lokalnych organizacji pozarządowych ratujących je przed likwidacją, przejmujących jako nowe organy prowadzące,
jak i też wyspecjalizowane organizacje o zasięgu regionalnym czy ogólnopolskim, które podjęły się prowadzenia placówek wiejskich. Pojawiło się też od samego początku wiele organizacji pozarządowych, które zaczęły sprowadzać do Polski metody, tematykę, materiały pochodzące z innych krajów, adaptując je początkowo do polskich realiów, następnie wypracowując własne polskie rozwiązania. I tu ogromne zasługi organizacji zajmujących się edukacją obywatelską, przyrodniczo-ekologiczną i dla zrównoważonego rozwoju, ekonomiczną, zdrowotną, globalną, europejską, praw człowieka, cyfrową, wolontariatem i tak dalej, pewnie tych tematów byłoby więcej. Jednocześnie organizacje rozpoczęły wspieranie systemu doskonalenia nauczycieli, która można by powiedzieć na początku wręcz się uczył od tych organizacji, wprowadzając różne innowacje. Metody aktywizujące, w tym metodę projektu, ocenianie kształtujące, debaty, wsparcie samorządności uczniowskiej, drama, pedagogika zabawy. To jest wiele, wiele organizacji, które mają wspaniały dorobek, bez których te prądy edukacyjne czy innowacje nie trafiłyby do polskich szkół. Są też wyspecjalizowane organizacje wspierające uczniów i ich rodziny. Powstało wiele systemów stypendialnych, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, które odpowiadają na potrzeby uczniów i ich rodzin. Wiele programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Zorganizowali się rodzice dzieci z poszczególnymi niepełnosprawnościami, wywierając nacisk na i lokalnie, i centralnie na władze, aby zauważyły potrzeby tych dzieci i odpowiedziały na nie. Zorganizowali się również rodzice w ogólnopolskich i innych bardziej lokalnych organizacjach pozarządowych. Zorganizowali się też sami nauczyciele, ponieważ już od lat 90. można było zauważyć ruch innowacyjnych, twórczych nauczycieli, którzy chcieli mieć organizacje ułatwiające im dyskusje, wymianę doświadczeń, ale też lobbying w sprawach choćby kształcenia nauczycieli. Ale też byli to nauczyciele wdrażający jakąś pedagogikę czy model szkoły, na przykład Montessori, frenetowską czy inną. Te organizacje były zresztą długo wspierane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który miał granty instytucjonalne dla nich, regularne spotkania. Powstało też wiele organizacji, które widząc, że system edukacyjny nie do końca odpowiada na potrzeby poszczególnych grup, postanowiły prowadzić lobbying i rzecznictwo w sprawach oświaty. Myślę, że bardzo, mając też duże efekty dobre w tej sprawie, tak działali rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, wspierające ich organizacje, które doprowadziły do kolejnych zmian w ustawie o systemie oświaty. W sprawie małych przedszkoli opowiem, bo to jest przypadek, uważam, naprawdę niesłychany, kiedy w ramach funduszy europejskich w latach 2005-2007 realizowane były pierwsze ogólnopolskie projekty budowy alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. 2007 rok był momentem, przepraszam, kiedy te pierwsze projekty się kończyły, a ciągle nie było zapisów w ustawie o systemie oświaty, które pozwoliłyby efekty tych projektów wdrożyć do systemu edukacyjnego. Wszystkie kilkanaście organizacji z całej Polski zorganizowały się i we wrześniu, na przełomie września i października 2007 roku, w trudnej sytuacji politycznej, bo Sejm wtedy się rozwiązywał właśnie, wysłaliśmy petycję do pana prezydenta i pani prezydentowej, do premiera, do ministrów oświaty, rolnictwa, polityki społecznej i tak dalej, do szefów wszystkich klubów poselskich, do szefów wszystkich partii politycznych z apelem, aby Sejm przyjął zmiany w ustawie o systemie oświaty, które umożliwią od 1 stycznia funkcjonowanie tych placówek, które organizacje założyły z funduszy unijnych. Na ostatniej sesji parlamentu w nocy to była zmiana podjęta jednogłośnie.
mamy do tej pory poczucie sukcesu, to my, organizacje pozarządowe, zadbaliśmy wtedy o interes społeczny. Organizacje informują o potrzebach poszczególnych grup, konsultują akty prawne, wypracowują propozycje zmian prawnych zgłaszane oficjalnie lub lobbują na rzecz wprowadzenia ich do projektów rządowych lub poselskich. Ale też powstało wiele organizacji lokalnych, które wspierają konkretne placówki edukacyjne, często prowadzone przez samorządy, gdzie wspierają je finansowo, zdobywając środki na pomoce dydaktyczne, remonty czy wyposażenie, na dodatkowe projekty edukacyjne czy wychowawcze. Są partnerami lokalnych firm i instytucji w tych zadaniach. Co się działo w skrócie bardzo ze strony władz oświatowych? Z jednej strony pojawiły się zapisy w wymaganiach wobec szkół, wymaganiach nadzoru pedagogicznego, współpracy ze środowiskiem lokalnym, która ma przynosić obopólne korzyści. Z drugiej, wiele organizacji pozarządowych znalazło się na liście takiej wysyłkowej, do której kierowane są propozycje aktów prawnych. Organizacje mają szansę wypowiedzieć się, choć w zasadzie myślę, że wszystkie organizacje czują ogromny niedosyt, ponieważ mamy poczucie, że to jest głównie formalne działanie, które niezależnie od partii rządzącej nie niesie specjalnie wiele za tym naszym głosem. Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło też przez wiele lat konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację konkretnych celów. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wspierał przez wiele lat stowarzyszenia nauczycielskie. Był też konkurs ministerstwa przez 6 lat Otwarta Szkoła, projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych właśnie dla szkół, które w partnerstwie z organizacją pozarządową coś sensownego zdziałały w swoim środowisku. No i mamy pytanie, co dalej? Partnerstwo z Ministerstwem Edukacji w konsultacjach społecznych, wiemy, że ono się 2 razy w konkursie się nie udało, niedokładnie wiemy dlaczego. Przywitaliśmy z dużą radością to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce odpowiedzieć na ten konkurs ogłoszony przez KPRM. Widzimy, że 2 raz z jakiegoś powodu nie zostało to sfinalizowane. Konsultacje projektów aktów prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacje otrzymują nadal wysyłkę aktów prawnych, ale mamy poczucie, że nie zawsze i nie wiemy dlaczego. Na przykład zmiany przygotowywane zimą, ogłoszone w lutym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ogóle nie trafiły do organizacji pozarządowych. Były wywieszone na stronie internetowej, ale myśmy się dość późno zorientowali, że one tam są. Zdążyliśmy dać nasze uwagi, ale to były ostatnie 2 dni do bardzo długich, bardzo szczegółowych zmian w systemie oświaty, między innymi dotyczących finansowania szkół stowarzyszeniowych. Konkursy grantowe MEN, czy ministerstwo jakoś będzie kontynuowało te działania podczas drugiej z debat dotyczących współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami. Padł też wniosek o to, aby wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe prowadzące szkoły, ponieważ pracują w trudnych warunkach i systemowej pomocy nigdy nie otrzymały. I ostatnie pytanie, które odpowiedź dla nas jest bardzo ważna, ponieważ krążą głosy. Nie słyszeliśmy, aby ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale na pierwszej z tych debat uczestnicy debaty zgłaszali liczne postulaty, aby ministerstwo utworzyło listę organizacji pozarządowych, które można wpuszczać do szkół, a które by spoza tej listy nie były wpuszczane czy nie były zalecane. Ta propozycja nie padła ze strony ministerstwa, ale też nikt ze strony ministerstwa nie zaprotestował. Nieprzypadkowo w całej tej prezentacji nie padła ani jedna nazwa organizacji pozarządowej, ponieważ my uważamy, że wszystkie organizacje mogą znaleźć swoje miejsce w systemie edukacji lokalnie czy centralnie i nie wyobrażamy sobie wskazywania lepszych, gorszych, bardziej właściwych czy mniej. Uważamy, że decyzja do tej pory podejmowana przez dyrektora szkoły i rodziców uczniów jest właściwym rozwiązaniem obecności organizacji w szkole. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy zechce pani tak, oczywiście. Odpowiedzieć? Były pytania i też
Bardzo się cieszę, że Pani porusza wiele kwestii, tylko my musimy też pamiętać, jak obywatelskość i stowarzyszenia w polskiej edukacji rozpoczęły swoją działalność. Bo to nie jest działalność znana nam ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, tylko to była reakcja na likwidowane szkoły. To po pierwsze. Po drugie, po prostu likwidowane szkoły, trzeba było szukać, prawda, to rodzice, a to stowarzyszenia, które przejmowały te szkoły, po to, żeby nie było karty nauczyciela, przypominam, bo karty nauczyciela w szkołach stowarzyszeniowych nie ma i w debatach na przykład bardzo często nam wybrzmiewa ta nierównowaga, która jest w przedszkolach, w szkołach niepublicznych i w szkołach publicznych. Musimy się na coś zdecydować, to w końcu jeden nauczyciel. I to samo dziecko, warunki funkcjonowania jednego i drugiego nauczyciela są inne. I rzeczywiście takie wskazanie i takie uwagi nauczycieli, którzy bardzo często nawet mówią o umowach śmieciowych. Właśnie w organizacjach pozarządowych, kiedy prowadzą w małych miejscowościach szkoły czy przedszkola. W związku z tym rzeczywiście pomysł dochodzenia, to nam zajmie nie jeden rok, do jakichś tam standardów, czy to zatrudnienia, czy to wynagradzania, prawda, czy też tego, no, jak szkoła powinna być opisana, jest jak najbardziej słuszny. Drugi powód rodzenia się organizacji pozarządowych w Polsce to oczywiście pieniądze europejskie. Tak znaczy trzeba było też organizować się w najprzeróżniejszy sposób, żeby pozyskać ogromne pieniądze, między innymi w kapitale ludzkim. I my musimy też się, proszę Państwa, na coś zdecydować, bo oczywiście Pani irytacja jest zupełnie niepotrzebna. Ja rozumiem, że jestem na spotkaniu między innymi związkowym. Sama byłam związkowcem i wiem, że no, troska o nauczycieli jest tą troską podstawową. Jednocześnie, proszę Państwa, no musimy się na coś zdecydować, jeżeli chodzi o doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ja wiem, że jest wiele wybitnych ośrodków stowarzyszeniowych, prawda? Natomiast, proszę Państwa, my mamy 250 instytucji, która szkoli nauczycieli. Każdy robi to po swojemu i mamy dokładnie zniechęconych nauczycieli. Przypominam, pochodzę z 25-tysięcznego miasteczka. Tam życie płynie troszeczkę inaczej niż w Warszawie i wiem, jakiego rodzaju, jakiej jakości jest to edukacja. Więc od tego spotkania sprzed dosłownie 2 godzin silnego i bardzo głośnego głosu uczelni, których za moment nie będzie, bo taki jest niż demograficzny, pedagogicznych, żeby jednak przypomnieć, że to uczelnie pedagogiczne są od tego, żeby zająć się doskonaleniem zawodowym nauczyciela i silna akredytacja w trosce, prawda, o jakość. Przypominam też, że wprowadzamy zintegrowany system kwalifikacji, trochę tutaj będziemy się certyfikować, prawda, i będziemy mówić o też nieformalnej edukacji o określonych stopniach. I też, proszę Państwa, bardzo często, i to też musimy powiedzieć, bo ja deklaruję pełną współpracę, że jeżeli chodzi o tą dotacyjność, no to naprawdę tam pieniądze w fantastyczny sposób przepływały i w żaden sposób nie można było skontrolować niepublicznego podmiotu. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze to Eldorado, proszę Państwa, gdzie zatrudniają nauczycieli poniżej kwalifikacji, w ogóle nawet nie nauczycieli. Człowiek, który pilnuje sklepu, jest ochroniarzem, on się świetnie nadaje do tego, żeby w nocy przypilnować dzieciaków. Nieskończona liczba interwencji, gdzie naprawdę dziećmi na zakręcie trzeba się po prostu zwyczajnie zająć, wychowywać, przygotowywać do tego, żeby wracały do społeczeństwa, a nie nadzorować, a to się dzieje w niepublicznych ośrodkach, gdzie bardzo trudno zresztą nadzorowi było w jakikolwiek sposób wejść, nawet po to, żeby ochronić nauczycieli, gdzie okazywało się, że młodzież przejęła kontrolę nad nauczycielami. Stąd decyzje, prawda, o wzmacnianiu nadzoru pedagogicznego, tak żebyśmy mogli spokojnie wejść tam, gdzie są publiczne pieniądze. Bo my nie mylmy tych sytuacji z prywatnymi ośrodkami, z prywatnymi szkołami. W prywatnej szkole rzeczywiście, gdzie nie ma ani kawałka publicznych pieniędzy, bardzo trudno jest interweniować, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, choć jeżeli realizujemy, prawda, określone programy, określone podstawy, to
no, też chcemy mieć na to wpływ. Granty, konkursy jak najbardziej, nie ma żadnej listy czarnej, białej, po prostu wszystkich bezwzględnie będziemy zapraszać do współpracy. Myślę, że przy zmianie systemu trochę tej współpracy będzie. Miejsca jest na tyle i pieniędzy tyle, że uda nam się wszystkie jakby podmioty zorganizować, żeby rzeczywiście mieć ogląd sytuacji w edukacji, prawda, taki naprawdę obywatelski. Bardzo dziękuję. Dziękujemy pani minister. W tym panelu zostały nam jeszcze 2 5-minutowe wystąpienia. Jaką pierwszą poproszę panią Grażynę Ralską, jest obecna? Tak? Która odniesie się do konsultacji społecznych MEN w sprawach edukacji z cyklu Eksperci Dobrej Ale Zmiany. Ale może byśmy podyskutowali o zmianie, bo ja rozumiem, że tylko tutaj oceniamy. Formuła była taka, że nie odnosimy się, czynimy wyjątek, jeśli chodzi o panią, o obecność pani minister, bo generalnie też byśmy się nie odnosili do wzajemnych wystąpień. Z tego dzisiejszego spotkania powstanie właśnie też raport, który przekażemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jest wszystko nagrywane również, pani minister. Także, dlatego też pominęliśmy te momenty odnoszenia się, ponieważ to czasami prowadzi do długich dyskusji, a tu mamy konkretne propozycje od osób, które się zgłosiły również spoza oczywiście organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Ja króciutko, korzystając z obecności, z tego, że jeszcze pani minister może parę minut poświęcić, chciałabym się odnieść do debaty tematycznej w ramach Dobrych Zmian ekspertów i chciałam powiedzieć, że to była pierwsza 14 marca i chciałabym, żeby pani minister, jeżeli może, wysłuchała i mam nadzieję, że to, co powiem, pozwoli na taką sytuację, że w konsultacjach już po wakacjach będziemy troszeczkę inaczej prowadzić dialog. Pani minister, niestety tak się zdarzyło, że a w zasadzie wszyscy pojechaliśmy na tą debatę, uczestnicy, bo to było ponad 40 osób, z nadzieją, że mamy realną szansę wpływu na kształt mających nastąpić zmian w obszarze tematycznego spotkania. Przypomnę, że to było spotkanie wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Otwarcie i powitania dokonała pani Marzena Drab, podsekretarz Ministerstwa Edukacji. Ale już o tym edukacji. Mówiliśmy. Proszę? Ale już o tym mówiliśmy. No nie wiem, że wyciągnęliśmy wnioski z panią i moimi wrażeniami. Okay, bardzo panią proszę o wysłuchanie, dlatego że przekazała pani Beacie Kozyrze i to był pierwszy i ostatni moment obecności przedstawiciela ministra na sali. W trakcie bardzo burzliwej, chaotycznie prowadzonej dyskusji osoba prowadząca stwierdziła, że ona też jest dyskutantem i tylko takim ekspertem jak wszyscy na sali, w związku z czym nie może tutaj nic odpowiedzieć ani zająć stanowiska. Zatem w zasadzie wszyscy uczestnicy, którzy przyjechali w tym dniu, ponad 40 osób, mogli tylko się wypowiedzieć i nie znalazło to żadnego przełożenia, ponieważ no nie było nikogo uprawnionego nawet w randze dyrektora departamentu. I powiem tak, pani minister, że w tej sytuacji te ponad 40 osób, które naprawdę myślę, że osoby z tytułami naukowymi, doktora, profesora, że przedstawiciele kuratorium, że nauczyciele, że również byli obecni przedstawiciele różnych fundacji, zresztą pani minister wie, bo byli zalogowani, to powiem tak, że przyjechali naprawdę poważnie traktując problem, a w tym momencie wizja dobrych zmian runęła jak domek z kart. Ja w tej sytuacji, widząc co się dzieje, złożyłam wniosek, żebyśmy ewentualnie spotkali się ponownie i firmowali, bo rozumiem, że uczestnicząc w spotkaniu firmujemy również swoim nazwiskiem pewne głosy w dyskusji. I żebyśmy się spotkali i ten materiał, który zostanie przygotowany w jakiś sposób uzgodnili, zatwierdzili, tak?
Usłyszałam, że nie jest to możliwe, bo za 2 tygodnie już musi iść materiał do uzgodnień międzyresortowych. No proszę Państwa, to ja już teraz tylko powiem, że ta wypowiedź wzburzyła ogromnie wszystkich uczestników. Wyrazili dezaprobatę dla takiej sytuacji, to ja już powiem delikatnie mówiąc, i druzgocąco skrytykowali spotkanie i brak gospodarza. W części końcowej tego spotkania ustalono, że uczestnicy przeszlą swoje uwagi do ministerstwa. Z tego co wiem, wiele osób zrezygnowało z tej formuły, ponieważ stwierdziło, że to jest po prostu niepoważne traktowanie partnerów. I reasumując i kończąc, pani minister, powiem tak. Spotkali się ludzie zainteresowani, praktycy, również naukowcy i oczekiwali, że spotkają się z partnerem ze strony męs, z którym będą mogli poważnie porozmawiać nad potrzebą zmian. Szkoda, że tak się zdarzyło, bo te 40 parę osób na pewno miało coś ważnego do zakomunikowania. Te 40 parę osób poświęciło swój czas, część osób wzięła urlopy z pracy, koszty delegacji i naprawdę podeszli do tego poważnie. I byliśmy rozczarowani, bardzo się zawiedliśmy i można powiedzieć, że odnieśliśmy takie wrażenie, bo może tak do końca nie jest i może się to zmieni, że znowu ministerstwo wie lepiej. Proszę się nie gniewać. Mój wniosek jest taki. Traktujmy partnerów społecznych, obywateli poważnie, bo to jest zasadnicza podstawa i z zaufaniem, bo to jest zasadnicza podstawa do rzetelnego dialogu. My ze swojej strony taką postawę reprezentowaliśmy i spotkaliśmy się z takim przykrą sytuacją. Mam nadzieję, pani minister, że w następnych tygodniach i miesiącach inaczej będziemy się wzajemnie traktować. Dziękuję. Dziękujemy pani bardzo. Ostatnie 5 minut pierwszego panelu. Ale ja muszę panelu. 2 zdania. Po pierwsze przypominam, że ja za to przeprosiłam. Było to jedno spotkanie, przeprosiłam tu na tym spotkaniu. Było to jedno spotkanie, z którego wyciągnęliśmy wnioski natychmiast po komentarzach. I wydaje mi się, że wszystkie pozostałe zostały już przeprowadzone tak, jak trzeba. Ale oczywiście przeproszę jeszcze raz i powiem, że był to po prostu wypadek przy pracy. To się więcej nie powtórzy. Ostatnią osobą w tym panelu, która też przez 5 minut będzie się wypowiadała, jest pani Dorota Obidniak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią Minister i prawdę mówiąc ja nie wykazywałam tutaj irytacji, ja po prostu strasznie Pani Minister współczuję, ponieważ z taką wielką żarliwością przedstawiła nam Pani tutaj obraz edukacji upadłej, która nie istnieje, w której nic się dotychczas nie wydarzyło przez te 25 lat. I przyznam szczerze, że podziwiam Panią, że bierze Pani na swoje barki taki ogrom wyzwań. Ja będę Pani bardzo kibicować. Będę bardzo kibicować. Tylko mam taki jeden problem. Otóż przypominam sobie takie opinie jeszcze w starożytnej, średniowiecznej, jak tam młodzi ludzie komentowali systemy edukacji, są takie zapisy historyczne, zawsze coś im się w szkole nie podobało. Wydaje mi się, że jedną z najłatwiejszych rzeczy jest zebranie krytycznych opinii wobec szkoły i opinii, które wskazują na to, że coś w tej czy innej szkole nie funkcjonuje jak należy.
Także dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy dzieci, każdy z nas nosi w sobie jakąś zadrę, że pewnego dnia jakiś nauczyciel jego dziecka nie docenił, nie dowartościował, nie wsparł i nie pomógł. Stąd bierze się każde dziecko również, które przeszło przez system edukacji, może wspominać te gorsze i lepsze chwile. Dlatego dobrze jest sprowadzać debatę o edukacji do rzeczywiście takich wymiarów godnych, to znaczy nie pozwalać sobie na taką folkową pseudowiedzę edukacyjną, o jakiej często mówi profesor Dorota Klustańska, charakteryzując rozmowy, które na temat polskiej edukacji toczą się na przykład w mediach, ale niestety nie tylko w mediach, bo także w gremiach znacznie bardziej poważnych, które właściwie na sięganie po populistyczne argumenty nie powinny sobie pozwalać. Ja zostałam zakwalifikowana do grupy ekspertów do spraw, przepraszam bardzo, to trema, języków obcych i powiem szczerze, że byłam nieco skonfundowana, ponieważ poproszono nas na wstępie o ocenianie podstawy programowej. Otóż ja posiadam taki dokument, który jest biblią wszystkich nauczycieli i polityków językowych. To się nazywa Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. To jest dokument, który ukazał się w 2001 roku. Eksperci z całej Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych pracowali nad nim od 1971 roku. Państwo się nie przesłyszeliście. 30 lat. 30 lat zastanawiano się, podejmując analizy bardzo szczegółowe wszelkich możliwych metod, technik, sposobów nauczania języka obcego, jak uczynić z języka obcego instrument komunikacyjny, który pozwalałby na to, jak to zdefiniować, jak pokazać, jak dochodzić do wspólnych celów i osiągnięć w edukacji językowej, po to, żeby uczniowie wszystkich krajów, nie tylko europejskich, mieli szansę uczestniczyć w dialogu międzynarodowym, że mogli uczestniczyć z dobrodziejstwa tego, że żyją na świecie, po którym mogą swobodnie mniej lub bardziej podróżować, komunikować się z innymi, podejmować gdzie indziej pracę, uczestniczyć w wyjazdach studyjnych i tak dalej. W tym dokumencie w sposób bardzo konkretny określono, jak buduje się podstawy i programy dotyczące nauczania języków obcych. Przede wszystkim bierze się pod uwagę warunki. Przede wszystkim bierze się pod uwagę grupę wiekową. Przede wszystkim bierze się pod uwagę to, jakie ona ma możliwości do realizowania edukacji językowej. Straszliwie trudno jest dyskutować o w związku z tym celach i treściach nauczania, po pierwsze w jednym, mając taki probierz, taki wzorzec SERVS właściwie, można tak by ten dokument nazwać, a z drugiej strony biorąc pod uwagę, że przybyli na to spotkanie nauczyciele różnych języków, w tym jedna nauczycielka łaciny, z wszelkich typów reprezentacji, wszelkie typy edukacji i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych i średnich i wyższych i oczywiście także mający bardzo własne swoje konkretne problemy i wątpliwości. Dlatego nie sposób merytorycznie ocenić tego całego przedsięwzięcia. Można tylko z przykrością stwierdzić, że od tych 25 lat stale nie dopracowaliśmy się profesjonalnego sposobu opracowywania programów i podstaw programowych. Cały czas jest to jakaś dziwaczna działalność, mocno upolityczniona, w której nie bierze się pod uwagę metodologii tego, jak się podstawy programowe tworzy, tylko robi się to, jak się czuje, co kto uważa. Bierze się do tej pracy przypadkowych ekspertów tak zwanych, nadając im takie tytuły trochę prawem kaduka. Są
kraje, w których ta metodologia jest fantastycznie dopracowana i istnieją instytucje, które podstawy programowe tworzą. Nie bardzo rozumiem, dlaczego my do tej pory nie możemy czegoś takiego się dopracować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Przepraszam za minimalne przekroczenie. Ja tylko, jeżeli pozwolicie Państwo, jedno zdanie, bo ja się oczywiście ze wszystkim zgadzam, tylko jeżeli są takie opracowania, to proszę mi powiedzieć, dlaczego dzieci nie mówią po angielsku, niemiecku, a rodzice wydają kilka miliardów złotych na korepetycje. Rzeczywiście trzeba, Dorota, rekomendacje, 3-4 zdania, bo ja już je mam, tak? One są bardzo oczywiste i bardzo proste, z minimalnym ruszeniem podstawy programowej, ale to jakby sposoby uczenia, łącznie z tym, co się dzieje w wydawnictwach, prawda? Nieśmiertelne płyty, to już nie ten czas. Znaczy się, pani minister, ja naprawdę nie chciałabym rozpoczynać tutaj tej dyskusji o językach obcych, ale jedną rzecz chcę powiedzieć. My mniej więcej od dosyć dawna, od raportu Rady Europy wiemy, co nie funkcjonuje i dlaczego tak jest, jak jest. Mamy przede wszystkim problem z finansowaniem edukacji językowej, z wielkością grup i z tak zwaną kontynuacją. Kontynuacją, która polega na tym, że dziecko, które zaczyna się uczyć danego języka, może kontynuować tę naukę i na poziomie, na którym ją zakończyło. Natomiast u nas dzieci nieustannie zaczynają edukację od podstaw. Czyli Dorotko, mówimy tym samym językiem. Okay. Myślę, pani minister, że nie do końca mówimy tym samym językiem. Przynajmniej ja, wychodząc z tej debaty, nie miałam takiego wrażenia, ale rozumiem, że pani minister ma dobrą wolę zmienienia tego stylu debatowania z nami i wtedy ja się bardzo chętnie w to włączę. To nie jest kwestia debatowania, tylko podejmowania decyzji już. Bo tak sobie debatujemy przez całą kadencję. Szanowni Państwo, na tym zakończymy pierwszy panel. Ze względu na to, że do trzeciego panelu na razie nikt się nie zgłosił, to po pierwsze zachęcamy, żeby zgłosić się właśnie w recepcji, tam gdzie Państwo się rejestrowali. A po wtóre nasza propozycja jest taka, że pierwszy panel był niezwykle intensywny, ze względu na obecność pani minister i zapewne mają Państwo ochotę być może porozmawiać z panią minister, która z nami zechce zostać. Jeżeli nie, to między sobą. I teraz ogłaszamy 15-minutową przerwę. Jest 10 po trzeciej. Bardzo Państwu dziękuję, mam nadzieję. Obok jest kawa, herbata, tak? W łączniku obok zapraszamy. 15 minut.